Poproszę pana Wiesława Kępińskiego, postać znaną, która występowała na filmie. Przewinęła się ostatnio także przez media w Telewizji Polskiej. Widziałam program z pana udziałem. Pan Wiesław miał 11 lat, kiedy, jak opowiadał na filmie, udało mu się zbiec z miejsca egzekucji przy cerkwi świętego Jana Klimaka. A dzisiaj przyniósł do nas swoje najcenniejsze pamiątki i swoją opowieść przede wszystkim. Bardzo proszę, panie Wiesławie. Chciałem tak górnolotnie państwa powitać, kochani warszawiacy. Witam państwa. Jestem osobą, która może sobie powiedzieć tak. Prywatnie, po cichu. Dobrze? Mówię, Boziu, kochana, dziękuję za ten kredyt życia. Tyle lat, że uciekłem z miejsca egzekucji. Ale dołóż jeszcze parę lat, bo tak lubię żyć. Lubię żyć, rozczulam się. Dobrze, już zaczynam teraz spokojnie. Książeczka jest tak wspomnieniowa. Właśnie 61 to ja miałam być w tej egzekucji. Tylko 61. Właśnie, żeby przynajmniej, jeśli państwo pozwolą, to widzę tutaj swoich bardzo bliskie osoby zaprzyjaźnione. Widzę pana Ołdakowskiego, znam. Pana Walkowskiego Zygmunta, mojego członka rodziny, odzyskany członek, którego po 60 latach jakby w nagrodę tych, którzy zostali rozstrzelani tam przy cerkwi. Po 60 latach znalazł się członek rodziny. Ale żeby zbytnio nie ględzić, za długo nie gadać, to powiem tylko tak, że to jest ta książeczka moja, ale pokażę państwu, przepraszam bardzo, zaczynam machać. Ale jest jedna nieprawdopodobna dla mnie i dla tych wszystkich, którzy to widzieli. Wracam w 1945 roku gdzieś z dalekiej Polski szukać śladów. I doszedłem do tego rowu, bo wtedy jeszcze rów był, teraz już nie ma, i wał, do tego miejsca straceń, tych rozstrzelonych. I nagle widzę, leży na ziemi, w tym rowie, książeczka ubezpieczalni moich rodziców, przestrzelona, leżała w tym rowie, jakby czekała na mnie. Czyli leżała od 5 sierpnia 1944 do wiosny 1945 roku. I ja ją... Tu są nawet pieczątki, gdzie ojciec mój w cmentarzu prawosławnym pracował, tam zarabiał jakieś pieniądze i to jest kula. Prawdopodobnie jak noszono tych zabitych niedaleko na cmentarz. Niedaleko na cmentarz, przepraszam. Proszę. Można ja pokażę, w którym miejscu są te pieczątki. To są takie pieczątki tam, a tutaj jest jeszcze, bo to tutaj od razu widać, że to jest prawosławna pieczątka. Przepraszam, macham rękami. Dobrze, niech pani pokaże tam, bo to jest największa moja pamiątka, która wędrowała dwa razy dzięki Muzeum Historycznym do Niemiec, żeby Niemcom pokazać tam, gdzie Rainer Fart mieszkał gdzieś tam jako burmistrz, i ludziom, żeby zobaczyli wystawę. To zorganizowano przez muzeum
i ta książeczka dwa razy wędrowała do Niemców, żeby tamci zobaczyli, co to znaczyło to. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, ja sobie ułatwiłem życie już jako dorosły. Całe te kilkanaście minut mojej ucieczki przez cały cmentarz, aż nad Redutową i dalej, i te 10 minut mojej ucieczki, jak to się stało, że każdy mój krok był jakby zaznaczony, że muszę tak i muszę tędy i muszę tu. Wobec tego, żeby już nie powtarzać się, napisałem takie właśnie to, co obarczyłem Boga. Scenopis Boga. Na trzy kartki maszynopisu. To niedużo jest. Ale to mi ułatwi, bo ja wtedy aż tak się nie rozczulam, bo zaraz mi się oczy szkną. Jeśli Państwo pozwolą, to ja przeczytam. To niedługo jest. Poza tym mam w takim motto, że zwięzłość jest znamieniem talentu. Więc zwięzłość to wobec tego tak. No jestem jednak zdenerwowany. Ale to będzie krótko. Scenopis Boga. Pewnego sierpniowego dnia Anno Domini 44 Bóg przywołał jednego ze swoich aniołów i rzekł mu: opracowałem i to skrupulatnie pewien plan, który już jutro, czyli 5 sierpnia, to była sobota, już jutro w sobotę ma się spełnić. Chciałbym, abyś mi w tym pomógł. Tak mówi Bóg do anioła. Anioł miał na imię Serafin, tak sobie wymyśliłem. Postanowiłem, taka jest moja wola, że pewien chłopiec nie zostanie zabity, ale ucieknie z miejsca egzekucji. W nawiasie, będę musiał na to wszystko patrzeć, straszne. Dokładnie określiłem w tym planie, aby wyglądało to, co się jutro stanie, na przypadek albo zrządzenie losu. Nie będą mnie kiedyś ludzie oskarżać o obojętność. Słuchaj, co ci teraz mówię, mój aniele. A jeśli chcesz, opiszę, abyś niczego nie przeoczył. Do jutra rana masz czas, aby obejrzeć drogę ucieczki, drogę życia mojego wybrańca. Na końcu grupy ludzi, którą antychryści wyprowadzają z podziemia prawosławnej cerkwi, idzie tuż przy matce 11-letni chłopak. Nie można go nie zauważyć, bo taki jest tylko jeden spośród 61 skazanych. Nieszczęśni stoją już w rowie przed nasypem. Chłopcu przypada najlepsza droga, tak to obmyśliłem, ucieczki. Blisko niego ścieżka prowadząca na wał, niezachwaszczona. Nie musi się przeciskać przez stojących na rozstrzelanie. Wystarczy, że się odwróci i już może biec pod górę na wał. To jest jedyna droga ucieczki. Następny mój genialny pomysł. Kiedy jest na szczycie wału, zostaje trafiony kulą z karabinu pojedynczego zbira i pada. To najważniejszy moment mojego zamysłu. Kiedy bezwładne ciało stacza się i jest niewidoczne z ulicy, to tak będzie wyglądało, jakby został zabity. Nie martw się, aniele. Rany postrzałowe niegroźne. Młody jest, szybko się wyliże. Musiałem tak zadecydować, bo gdyby nie upadł po trafieniu,
pogoń natychmiastowa byłaby dla mojego chłopca końcem. Druga kartka, to króciutko. Pamiętaj, mój aniele, jak po chwili odzyska świadomość, trudno mówić o świadomości w takich chwilach, będzie przedzierał się przez druty kolczasty, pomóż mu w tym trudzie. On to wieczora, klęcząc przed łóżkiem, modlił się do Ciebie, aniele Boże, stróżu mój. To jego pierwsza modlitwa, którą nauczył się na pamięć. Po pewnym czasie żołdacy pójdą sprawdzić miejsce upadku małego człowieczka, ale on już będzie daleko. I tutaj zrobiłem takie jakby stacje męki pańskiej, ale oczywiście to tylko moja fantazja. Jako wszechwidzący wiem, co będzie jutro w południe. Chłopiec będzie biegł ścieżką cmentarną. Zostawisz mu na jego drodze otwarte, żeliwne drzwiczki do jednego z grobowców. Wejdzie do niego po schodkach, przykucnie, ale widok omszałych, szarych trumien, smród stęchlizny, chłód piwniczny wypłoszą go już po chwili. Stacja druga. To miejsce w połowie cmentarza. Nasz uratowany klęka pod krzakiem, zdejmuje zakrwawioną bluzę i porzuca. W tym momencie uświadamia sobie, że jest ranny. Z dwóch ran jego boku toczy się krew. Ubranie w pasie zesztywniało, zakrzepłe krwi. Bacznie go obserwuj, aniele stróżu, bo będzie coraz słabszy, a jeszcze kawał drogi przed nim. Stacja trzecia. Mój i twój podopieczny poza cmentarzem dojdzie do najbliższego żywego, w cudzysłowie, żywego domu, bo jeszcze ludzie mieszkali w tym domu, przy tej ulicy, na końcu cmentarza. Domu z ogródkiem. Kobieta obmyje mu krew wodą zaczerpniętą ze studni, potem przytrzyma wiadro przypięte do łańcucha, aby mógł napić się do woli. Przewiąże mu rany swoim fartuchem i wskaże pobliskie pole dojrzewających pomidorów, aby się w nim czy na nim ukrył. W nawiasie przypomniałem sobie scenę, kiedy to Weronika ociera chustą twarz Jezusa na jego drodze krzyżowej. Stacja czwarta. Ranny chłopiec leży na brzuchu między badylami z krzakami podwiązanych pomidorów. Kiedy na skraju pola pojawią się oprawcy, będzie ich obserwował spokojny. Taka jest moja wola. Aby się nie trwożył i był spokojny, chociaż tyle, bo gdyby wpadł w panikę i zaczął uciekać. Ostatnia kartka już. Trzem katom przytępię wzrok, aby chłopaka nie zobaczyli. Jak odejdą z niczym ci, co go po całym cmentarzu szukali, podsuń małemu pod jego nos dojrzałego, ciepłego pomidora. Na pewno będzie pragnął wody. Na razie musi zadowolić się soczystym i słodkim owocem. Z tego, co wiem dziś, a jutro dopiero nastąpi, wszystko dla niego szczęśliwie się zakończy. Po długim odpoczynku na polu chłopiec z bólem ran będzie szedł ulicą jak na spacer. Nie będzie się dziwił, ani bał, ani odczuwał zagrożenia, że idzie sam pustą, jakby wymarłą ulicą. Wszystko będzie mu się wydawało nierzeczywiste i dobrze, bo nie będzie czuł bólu duszy. Tak mówił ja Bóg.
w nocy u dobrych ludzi będzie śnił koszmary i oni zastąpią mnie, Boga i ciebie, anioła. Tak kończy się mój scenopis. Dobrze, że nie zapytałeś, mój dobry aniele, dlaczego jeden ma przeżyć według scenariusza, a inni co z nimi? Odpowiadam, choć i mnie trudno. Jak kiedyś ludziska będą wspominać zły czas, a nie będą w stanie wytłumaczyć sobie tajemnic życia i śmierci i odpowiedzieć na pytanie, na które nie ma odpowiedzi, rzeknie jeden drugiemu. Niezbadane są wyroki boskie i to im wystarczy. Tymczasem do jutra, do soboty, 5 sierpnia. Niczego nie przegap. Amen. Dziękuję Państwu. Dziękujemy pięknie. Mamy świadectwa pana Wiesława nagrane jeszcze. Myślimy, że z tego będzie wspaniały film, który upamiętni te okrutne czasy i spodziewamy się, że uda nam się to zrobić, ale już po konferencji. Proszę tylko jeszcze spojrzeć, jak Wiesio wyglądał kiedyś, a jak wygląda teraz. Wolę nie patrzeć. Już przepraszam. Spokojnie. Gdzie się boisz?